trzymać, ja tu jutro naszykuję. Jeszcze taką dużą gąbkę. To musisz zrobić na ty, o tak, żeby ich łapać. Uważam, że pan powinien być okrzyknięty profesorem pszczelarstwa. Czego? Dlatego, że pan wymyślił, w jaki sposób można pomóc pszczołom, tak, i pomóc ludziom. No bo to by... Ponieważ, by padły. Tak, tak, one by padły, a pan wymyślił, w jaki sposób. Będę temu kibicował. No, to mi jeszcze nie. Nie założę. Trzeba by jeszcze jeden pas i tu dać gąbkę na szmacie. Ale wie pan co, ja się dziwię. Dlaczego ja tego nie wymyśliłem? No to... Dlatego, że jestem po prostu za głupi i za młody. Nie, to nie o tym. Młodzi lepiej by wymyślił jak starzy. I co pan planuje teraz, jak on to wejdą tam do środka? To jest taka rzecz. One teraz chodzą tędy, ale chodzą tam. Bo matka jest tam. Ale jak pan planuje, żeby one wyszły? Że, jak one wyjdą, w jaki sposób matka się tu zda? Tam im będzie ciasno, tu mają założone te. A tu pan odkładził odkłady, tak? Tu ma, tak, i one, jak one tu zaczną nosić, to matka przyjdzie tu czerwić. A, super. A jak przyjdzie matka czerwić, no to ja se wtedy, to są moje. Niesamowite. Jest pan profesorem pszczelarstwa. Bo musi, innego wyjścia pan nie ma. Nie ma szans. Duda musi przyznać panu medal. Nie, przepraszam, tytuł. I pan już chodzą się tu, o. Pięknie to wszystko. Tylko tam dziurę sobie zrobił, cholera. Źle to zabezpieczył. Rozmawiałem właśnie z wujem i tak zastanawiałem się, jak to zrobić. A pan to wymyślił. Co za cholera. Jednak co starsza głowa, to... I teraz one chodzą, one wiedzą, że tam mają chodzić do tej dziury, ale... One nauczone tam i one swoje szukają. Ale powolutku, powolutku. Zobaczek, ty jeszcze czuwasz. On się boi, go. Wczoraj nie gryzł. Bo to jak ja im gryzłem, no to za co bym miał gryźć? No tak. No. Przecież to są przyjaciele. Ja mi ubiorę to tak, pan Brand. Ja wtedy tak mi ubiorę. Bo wtedy najwyżej tym, jak przycisnę. Ale już tak, uchylałem je w gębie. Kurde, wziąłem plastra, brałem miód. Kawałekiem plastra wziąłem do gęby. Z pszczołą uchylałem je. Piekło jak cholera. To nie jest pan uczulony. Nie, nie, nie. To ja bym uczulony, to by udusił. A, no właśnie. Tak znajomo udusił. No gdzie to, jak ty tyle masz na ten dość. A czego pan teraz takich dymi? Niech se żyją normalnie. Nie, już... niech idą tędy, czuję. A to i tak panie ich nie przyzwyczai. Przyzwyczai. Powolutku, powolutku. Widzisz jak idą? Popatrz. No, powolutku. I co, planuje pan w ten sposób, żeby z tego drzewka wyszły do środka, bo no, tu będą miały czerw. Jej, bo tu mają, tu tak. Jak matka tu przejdzie, podniesę się tu, sprawdzę, matka zaczerwi, będzie tu będę pokarm, to wtedy zrobię dziurkę malutko. Oj, pod kurzankę, fuk, tam do środka. I one uciekną wtedy tu, bo tu już będą mieć barkę. No tak, powiem pana. No i to zamknę i zastawię tamte strony tę dziurkę. I super. No, chodzi, powiem panu, jestem szczęśliwy, że taki profesor pszczelarstwa mieszka blisko mojej, mnie. Bo mogę zaglądać do pana czasem, no, nie? Tak, tak. No, z przyjemnością, super. Ale widzisz, że no, przyjdzie za... Rujek parę miał, bo jednego roku mi ktoś wytrwał na jesieni. Już cukier dostałem, wszystko i to. A sprawa w ogóle jest taka, szanowni moi mili, że w całym tym drzewie właśnie mieszka wielki rój. Tak, tutaj jest rój, tu. Tu jest właśnie ul, tak. I one tutaj mieszkały sobie, ale... No to kłopot był, bo przeszkadzały wszystkim. No tak. Więc trzeba je stamtąd wydobyć. Jak je wydobyć? No i właśnie... Ale popatrz, zlatują się i miały tam dziurkę i tam w cukru. Ja dzisiaj tylko tak postraszę, trochę ich tam w kunie porę, ale jutro przyjdę, to zdejmię, wezmę gąbkę wyższą
Popatrz jakie uparte. No uparte, uparte. Z góry mają dziurę, to nie pójdzie i okej. Wiesz co, ciekawe co to za pszczoły, nie? Krainki czy jakieś, czy inne? Ona jest bez mały. No chodź. Wziął się? Wyryj na pół. Idzie ładna, super. A nie macie, bo cię zaduszę. Czekaj. No piękna, zobacz. Zobacz, na razie mnie nie żądlą. Jestem tu przy tobie, zobacz. Wszyscy w koło mnie. Nie, bo im nie. Nic złego nie robimy, nie? Nie, to pszczoła nie jest tak, że już, pszczoła już to cię ugryzła. Tak, ty. No po co? Jak się już przyciśnie, albo czasem jak burza, jak złe, jak burza to tak. To by gryzły. Albo te mają pożytek raczej w polu, kwiatki się znajdują, to nie będą złe. A jak no i dobrze. To złe. No ale mnie, dużo. Mają iść do dziury, a nie Nie nauczysz ich. Nie nauczysz. Spokojnie. Niech wjadą wieczorkiem. Wieczorkiem trzeba uszczelnić. Nie, no teraz już widzisz, o po 3, po 4 lazu na. Pięknie. Nauczą się powoli. Patrz jak płysk, nie? Pięknie. Tylko, że one mogą chodzić, a na dole wychodzić. No, takie mają, taki mają apartament. No co, będziemy się dziwić. To co, o który jutro będziesz? No nie ma, ale... Może z rana. Dobrze, to z... O nie, rano jadę do Rzeszowa. Ale zobacz, ci obiecałem. Spokojnie, zobacz, jak cię pięknie na tobie żeruje. Tak, siedzi. Tak, spokój. Wiesz co, niesamowicie spokojne te pszczółki są. To wszystkie takie. Wiem. O nie. Panie, czekaj, ja zrobię. Miał czarne takie. Ja miał takie czarne, wie pan? Cholery, to za, dzisiaj pan miód im zabrał, a za dwa dni miód miały. Opucowały tamte inne ule. A to by wasze... I do siebie. No on skurczy byki kradły. To tak. Są te. No to wiem. Takie, tak. Super. Ja jak wczoraj zobaczyłem... Super. Idą. Będą do oczka ładni. Tam się we, jak im tu uszczelnia na dole dobrze, to nic się nie wlazło, to muszą iść z oczkiem. A jak tam ich jest dużo, ciasno, to tu będą mieli już... Ale wyjątkowo łagodne są, naprawdę. Ja tak wszedłem, wiesz, ja czasem po pracy przychodzę, wiesz, do moich. Kuźba, jak, wiesz, jak jest po pracy człowiek jest spocony albo ma jakiś perfum, nie? Od razu mnie ciach chcą próbować. A piwa nie wolno wypić. A tutaj jest super, nie? Piwa nie. Nie lubię piwa. Nie wolno piwa. Po trzeźwemu. Ale ja po pracy nie byłem wtedy. Jeszcze nie, super. Ale jak to oceniasz? To co są, krainki czy co to jest? No trudno powiedzieć. Ale chyba tak, bo najpopularniejsze tu są. No super. No idź, gdzieś tam. Ale wyjątkowo łagodne, powiem ci, że super. Czekaj, zrobię coś, zobacz, bo ci, cały czas ci tutaj... Idź. No. Żeby nie było, że pszczoły są agresywne. Super, to, idź. Jak my to wieszali, wiesz? To ubrałem mu siatkę, wziąłem wszystko. Wyjątkowo były łagodne pszczółki. Bo one chcą teraz już do środka. One wracają. No idź, kochanie, idź, no. Chodź, tutaj cię damy. No, spróbuj wejść. U nas po staremu.